Czy wiesz, że w najgłębszych zakątkach oceanu żyją stworzenia, które wyglądają jak wyjęte z koszmaru? Ryby z przeźroczystymi głowami, potwory z paszczą pełną igieł i macki, które mogą owinąć cię, zanim zdążysz krzyknąć. Niestety to nie science fiction. To realne, żyjące istoty, które czają się kilka kilometrów pod powierzchnią wody. Dziś pokażę ci 7 najstraszliwszych, najbardziej przerażających potworów głębin, jakie zna nauka. Zostańcie ze mną, według mnie niektóre z nich nie powinny istnieć. A to wszystko na planecie życia. Zapraszam. Głębiny oceanu to jedno z ostatnich miejsc na Ziemi, które wciąż pozostają niezbadane. Naukowcy szacują, że znamy mniej niż 10% organizmów żyjących w morskich odmętach. Tam, gdzie nie dociera światło, a ciśnienie mogłoby zmiażdżyć okręt podwodny, natura stworzyła formy życia, które przeczą logice. Nie ma tam kolorowych ryb i raf. Jest tylko ciemność i coś, co na ciebie patrzy. Niektóre z tych stworzeń nigdy nie zostały złapane przez kamerę na żywo, ale jednak są dowody na ich istnienie. Inne pojawiają się na zaledwie kilka sekund w obiektywach głębinowych kamer, po czym znikają jak zjawy. Ale to, o czym będziemy mówić dzisiaj, uwierzcie mi, nie jest zjawą. To prawdziwe istoty. I gwarantuję ci, że dadzą ci do myślenia dzisiejszej nocy. Angler fish. Ryba z latarką, która zwabia śmierć. Angler fish to symbol głębinowego horroru. Ma w sobie coś z demona. Paszczę pełną ostrych zębów, czarne oczy i wystający z czoła świetlisty odwłok. Ten świecący patyk to biologiczna latarnia. Świeci dzięki bakteriom żyjącym w symbiozie z rybą i działa jak przynęta. Małe ryby, zaciekawione światełkiem, podpływają, a wtedy paszcza anglerfish zamyka się błyskawicznie. Pewnie teraz sobie myślisz, ale to dziwna ryba. Ale to nie koniec dziwactw tego gatunku. Samiec tej ryby jest 100 razy mniejszy od samicy. Gdy po feromonach odnajdzie partnerkę, przyczepia się do niej i dosłownie się z nią wzrasta. Następnie samiec i samica tworzą jedno ciało. Jego skóra i krwioobieg łączy się z jej ciałem. Samiec znika jako niezależny organizm. Pozostawia tylko jądra, które uwalniają plemniki, kiedy samica jest gotowa do rozrodu. Numer 2. Gupler L. Węgorz z paszczą jak balon. Wygląda jak połączenie smoka z kreskówki z czarną dziurą. Gupler L ma gigantyczną paszczę, która może się rozciągnąć jak peleryna i pochłonąć ofiarę niemal takiej samej wielkości jak on sam. Ta ryba nie ma zębów jak brzytwy, ale jego siła tkwi w zasysaniu i działa jak pułapka próżniowa. Co ciekawe, nie potrzebuje w ciemnościach oczu, dlatego jego oczy są maleńkie, bo tam, gdzie żyje, i tak nie ma światła. Za to jego ogon może świecić jak przynęta. To tak, jakby wielki potwór miał latarkę, która oświetla drogę do jego paszczy. Numer 3. Vampire Squid. Wampirzyca z mackami. Wbrew pozorom to stworzenie nie wysysa krwi, ale wygląda jak połączenie diabła z meduzą. Vampire Squid ma czerwono-czarne ciało, błonę między mackami i świecące oczy, które jeszcze bardziej nadają mu przerażającego wyglądu. Kiedy czuje zagrożenie, zwija się w siebie jak peleryna wampira i błyska
bioluminescencyjnymi punktami. Pomimo swojego groźnego wyglądu, nie zjada dużych ofiar. Odżywia się opadającymi szczątkami innych organizmów. Można powiedzieć, że to taki horror na zewnątrz, a ekologia w środku. Wszyscy zjadacze padliny są w środowisku naturalnym bardzo przydatni. Fine Tooth, szczęka z piekła rodem. To stworzenie ma większe zęby niż jego czaszka. To nie żart. Fine Tooth to ryba, której zęby są tak długie, że musi mieć specjalne wgłębienie w czaszce, żeby w ogóle mogła zamknąć pysk. Jak patrzymy na tą rybę, myślimy, że to coś mogło uciec z tego samego laboratorium, co Frankenstein. Jest mała, maksymalnie 16 cm, ale wygląda, jakby mogła przebić nawet metal. To jeden z najbardziej agresywnie wyglądających mieszkańców oceanu. A mimo to jest niegroźny dla człowieka. Smuggletooth to ryba z metalowymi zębami. Ta ryba ma tak ostre i błyszczące zęby, że wygląda, jakby miała je ze stali. Ale to jeszcze nie wszystko. Najdziwniejsze jest to, że ma świecący wąs, którym zwabia swoje ofiary. Podobnie jak anglerfish, żyje w całkowitej ciemności. W tych głębinach wszystko, co świeci, to potencjalna kolacja. Te ryby zostały zaobserwowane na głębokości ponad 4000 km. Jej układ nerwowy to mini radar, który działa i reaguje na drgania wody. Barreleye, przezroczysta głowa z oczami w środku. To prawdopodobnie najbardziej obcy wygląd, jaki zobaczysz w tym zestawieniu. Barreleye ma przezroczystą głowę. Widzisz jej oczy, mózg i narządy wewnętrzne, jak w jakimś akwarium z horroru. Jego oczy są teleskopowe i mogą się obracać, bo jedyne światło, jakie tam dociera, to bioluminescencja ofiar, a on musi je wypatrzyć z góry. Można to porównać do szukania świetlików w ciemnym lesie, z tym, że akcja dzieje się w oceanie. Ostatni dziw oceanów to Giant Isopod. To angielskie określenie tego pancernika głębin. Wygląda jak olbrzymia wersja robaka, którego spotkasz pod kamieniem. Różnica polega na tym, że ten robak jest w rozmiarze kota. Jest krewnym popularnej stonogi, tylko 50 razy większy. Żywi się padliną, kiedy na dno opadnie martwy wieloryb, wtedy te stworzenia się pojawiają. Są bardzo dobrze przystosowane do życia w głębinach. Mogą nie jeść dosłownie przez lata. Kiedy wyczują padlinę, od razu się aktywują i ruszają w stronę jedzenia. Można powiedzieć, że są równie dziwne, jak i pożyteczne dla środowiska naturalnego. Głębiny oceanu to miejsce, gdzie reguły ewolucji działają zupełnie inaczej. Tam, gdzie nie ma światła, życie przejmuje najbardziej niezwykłe i upiorne formy. Nie ma tam miejsca na kolory, nie ma tam pięknych raf, są tylko polujący w cieniu potwory. Te stworzenia to nie tylko ciekawostki. To dowód, że nasza planeta wciąż skrywa tajemnice większe niż niejeden film science fiction. A ewolucja nie zna swoich granic. I może właśnie dlatego tak nas fascynuje. Ten materiał też pokazuje, jak jeszcze mało wiemy o głębinach naszej niebieskiej planety. Jestem ciekaw, które z tych stworzeń przeraziło Cię najbardziej. Czy słyszałeś już kiedyś o nich? Daj znać w komentarzu. Jeśli ten materiał Ci się podobał, już sam dobrze wiesz, co z tym zrobić. Ale powiem, że kciuk do góry sprawi, że materiałów z głębin oceanów będzie jeszcze więcej w kolejnych odcinkach. Kanał cały czas się rozwija i Wy, i wyłącznie Wy, będziecie decydować, w którą stronę ten kanał
ma nas zaprowadzić. Inaczej nie dowią się tego, jak poprzez właśnie kciuki do góry i subskrypcję. A my widzimy się już za tydzień w kolejnej podróży po cudach planety życia. Pozdrawiam!